Michał Nowak, zapraszam na sport. W siedzibie Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej rozlosowano pary pierwszej rundy Forbet Pucharu Polski. Puchar Polski na szczeblu mazowieckim ma nowego sponsora tytularnego. To firma Forbet. Jest to zacieśnienie współpracy z Mazowieckim Związkiem Piłki Nożnej, bo wcześniej firma była sponsorem tytularnym rozgrywek czwartej ligi. W Mazowieckim Pucharze Polski wystąpi trzy drużyny z naszego regionu. O sporym szczęściu może mówić Pilica Białobrzegi, która w 1/8 finału otrzymała wolny los i bez gry znalazła się w kolejnej fazie. Białobrzeżanie o półfinał zagrają ze zwycięzcą pary Wisła 2 Płock Ząbkowie Ząbki. Broń Radom natomiast w pierwszej rundzie zmierzy się z Polonią Warszawa. Zwycięzca tej pary zmierzy się z KSC Katroszyn, który otrzymał wolny los. Oskar Przysucha natomiast to zwycięzca rozgrywek pucharowych na szczeblu Radomskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej. W pierwszej rundzie podejmie Ursusa Warszawa. Zwycięzca w ćwierćfinale zagra z Legionowią Legionowo. Mecze pierwszej rundy zostaną rozegrane 30 marca. Finał zaplanowany jest na 8 czerwca. Kadeci Radomskiego Centrum Siatkarskiego Czarni zdobyli brązowy medal Mistrzostw Mazowsza. Kadeci Radomskiego Centrum Siatkarskiego Czarni zajęli trzecie miejsce w turnieju finałowym Mistrzostw Mazowsza. Dzięki temu Radomianie awansowali do ćwierćfinału Mistrzostw Polski. Czarni w pierwszych dwóch meczach przegrali po 0-3 z Metrem Warszawa i Mozwola Warszawa 1. W ostatnim spotkaniu jednak okazali się lepsi od drugiego zespołu Mozwola, dzięki czemu zajęli trzecią pozycję w zmaganiach. Wcześniej do ćwierćfinału Mistrzostw Polski awansowali juniorzy, którzy zajęli czwartą pozycję w Mistrzostwach Mazowsza. O awans do półfinału powalczą w Tomaszowie Mazowieckim. To wszystko na dziś. Zapraszam na prognozę pogody. Do zobaczenia.